Neil Donald Walsh. Przyjaźń z Bogiem. Wprowadzenie. Spróbuj oznajmić komuś, że właśnie rozmawiałeś z Bogiem i zobacz, co się stanie. Zresztą nieważne, sam powiem ci, co się stanie. Zmieni się całe twoje życie. Po pierwsze, dlatego, że rozmawiałeś z Bogiem. Po drugie, dlatego, że komuś o tym opowiedziałeś. Prawdę mówiąc, nie tyle rozmawiałem z Bogiem, co prowadziłem z Nim dialog przez 6 lat. Ponadto, nie tyle opowiedziałem o tym komuś, co robiłem skrupulatne zapiski z rozmów i wysłałem je do wydawcy. Z tą chwilą sprawy wzięły nader ciekawy i nieco zaskakujący obrót. Dziwne było to, że wydawca przeczytał ten materiał i wydał go w postaci książki. Jeszcze dziwniejsze było to, że ludzie kupowali tę książkę, a nawet polecali ją znajomym. Kolejnym zaskoczeniem było to, że ci znajomi polecili ją swoim znajomym, dzięki czemu stała się bestsellerem. Niemniej zaskakujące jest to, że obecnie książka sprzedawana jest w 27 państwach. Lecz najdziwniejsze jest to, że jej treść budzi zdziwienie, zważywszy na to, kto jest współautorem. Gdy Bóg oświadcza, że zamierza coś zrobić, możesz na to liczyć. Bóg zawsze dopnie swego. W połowie tego, jak sądziłem, prywatnego dialogu, Bóg oznajmił mi, że kiedyś będzie z tego książka. Nie wierzyłem mu. Ma się rozumieć, nawet w połowie nie dawałem wiary temu, co Bóg mówił mi od chwili mych narodzin. Ten problem dotyczy nie tylko mnie, ale i całej ludzkiej rasy. Gdybyśmy tylko zechcieli posłuchać. Opublikowana książka nosiła niezbyt wyszukany tytuł Rozmowy z Bogiem. Możesz nie wierzyć, że istotnie odbyłem taką rozmowę, lecz twoja wiara nie jest mi potrzebna. Nie zmienia bowiem faktu, że rozmawiałem z Bogiem. Ułatwia jedynie odrzucenie z góry tego, co w niej się mieści, jeśli taki jest twój wybór. Z drugiej jednak strony, wielu ludzi nie tylko dopuszcza, że coś takiego jest możliwe, ale nawet sami uczynili z rozmowy z Bogiem stały element swego życia. Nie chodzi tu o jednostronny przekaz, lecz o wymianę myśli i zdań. Ludzie ci jednak, nauczeni doświadczeniem, nie rozgłaszają tego. Okazuje się bowiem, że jeśli ktoś mówi, że codziennie modli się do Boga, uchodzi za pobożnego, lecz jeśli powie, że Bóg przemawia do niego codziennie, uznany zostaje za pomyleńca. Wcale mi to nie przeszkadza, jeśli o mnie chodzi. Jak wspomniałem, nie jest mi potrzebna niczyja wiara. Wolę nawet, aby ludzie wsłuchali się w głos własnego serca, odnaleźli własne prawdy, szukali własnej rady, wykorzystali własną mądrość i jeśli pragną, sami rozmawiali z Bogiem. Jeśli moje słowa przywiodą ich do tego, sprawią, że zastanowią się nad swym dotychczasowym życiem i treścią swojej wiary, skłonią do zgłębienia swego własnego doświadczenia i opowiedzenia się za własną prawdą, wówczas pomysł podzielenia się z nimi moim doświadczeniem uznam za trafiony. Myślę, że o to chodziło przez cały czas. Właściwie jestem nawet pewny. To spowodowało, że rozmowy z Bogiem stały się bestsellerem, podobnie jak dwie następne księgi. I książka, którą czytasz obecnie, trafiła w twoje ręce nieprzypadkowo. Ma za zadanie po raz kolejny rozbudzić w tobie chęć i ciekawość poznania prawdy. Tym razem nawet w jeszcze szerszym wymiarze. Czy możliwe jest coś więcej niż rozmawianie z Bogiem? Czy z Bogiem można się naprawdę zaprzyjaźnić? Książka ta mówi, że tak,
i pokazuje, jak to osiągnąć. Słowami samego Boga. Nasz dialog bowiem trwa nadal, prowadząc nas ku nowym obszarom oraz dobitnie przywołuje to, co powiedziane zostało już wcześniej. Dowiaduję się, że tak właśnie przebiega mój dialog z Bogiem, krążąc i nawiedzając znajome tereny, by nagle, niczym po spirali, wznieść się na nowy poziom. Takie posuwanie się dwa kroki do przodu, jeden w tył, pozwala mi zachować w polu widzenia wcześniej przekazaną mądrość, utwierdza ją w mojej świadomości, co daje solidną podstawę do dalszych odkryć. Tak wygląda ten proces. Kryje się za tym głęboki zamysł, choć z początku jest to nieco uciążliwe, z czasem jednak doceniłem zalety tej metody. Albowiem utwierdzając Bożą mądrość w swojej świadomości, wpływamy na nią, rozbudzamy ją, wznosimy ją na wyższy poziom. Jednocześnie coraz więcej pojmujemy, przypominamy sobie wyraźniej, kim w istocie jesteśmy i zaczynamy to objawiać. Na tych stronicach wyjawię trochę szczegółów z mojej przeszłości. Przedstawię też zmiany, jakie zaszły w moim życiu, odkąd ukazały się drukiem rozmowy z Bogiem. Pytało mnie o to wiele osób. Ich ciekawość jest zrozumiała. Chcą się dowiedzieć czegoś o facecie, który twierdzi, że ucina sobie pogawędki z tym na samej górze. Ale nie tylko z tego powodu zamieszczam tutaj anegdoty. Wyimki z mojej przeszłości nie mają zaspokajać ludzkiej ciekawości. Chodzi przede wszystkim o to, aby pokazać, w jaki sposób moje życie demonstruje, co to znaczy przyjaźnić się z Bogiem i w jaki sposób demonstruje to życie każdego z nas. Takie jest przesłanie tej książki. Wszyscy mamy w Bogu przyjaciela, nieważne, czy wiemy o tym, czy nie. Ja należałem do tych drugich. Nie wiedziałem też, dokąd ta przyjaźń może mnie zaprowadzić. I w tym cały urok, na tym polega wspaniała niespodzianka. To, że możemy zaprzyjaźnić się z Bogiem, to nie wszystko. Rzecz w tym, co może nam ta przyjaźń przynieść. Bóg zaprasza nas, abyśmy zostali Jego przyjaciółmi nie bez powodu. Ta przyjaźń ma swój cel. Jeszcze niedawno był mi on nieznany. Nie pamiętałem. Teraz, kiedy wiem, nie boję się Boga, a to odmieniło moje życie. Wciąż zadaję sobie wiele pytań, ale teraz udzielam też odpowiedzi. Na tym polega różnica. Na tym polega zmiana. Rozmawiam z Bogiem, a nie tylko przemawiam do Niego. Jestem dla Boga partnerem, a nie po prostu Jego wyznawcą. Jest moim szczerym pragnieniem, aby Twoje życie odmieniło się w taki sam sposób. Abyś Ty również z pomocą tej książki znalazł w Bogu przyjaciela. I aby w wyniku tego Twoje słowa i czyny nabrały nowej wymowy. Mam nadzieję, że przestaniesz być poszukiwaczem światłości, lecz staniesz się jej żywym świadectwem. Albowiem to, co przynosisz, to też znajdujesz. Bogu, jak się zdaje, nie zależy tak bardzo na wyznawcach, co na przewodnikach. Możemy wyznawać Boga, ale możemy też prowadzić innych do Boga. Ta pierwsza droga odmieni nas samych. Ta druga odmieni świat. Neil Donald Walsh, Ashland, Oregon, lipiec 1999 roku.